Dzisiaj wiemy, że prezydent w ogóle nie będzie robił przetargu. Podjął decyzję samodzielnie i przedłużył umowę o kolejne 2 lata dla dotychczasowego operatora. No i bym prosił o komentarz do tej sytuacji. Czy nie zlekceważył radnych, czy nie poszedł za daleko? Dobrze, to może ja zacznę. Rzeczywiście, przypominamy sobie tą sytuację z ubiegłego roku, dokładnie z września, kiedy to prezydent Maciej Glamowski rzeczywiście przygotował taki projekt uchwały. Wtedy klub radnych Koalicji Obywatelskiej dał jasny sygnał, że jest przeciwny takiemu rozwiązaniu. I ja myślę, że generalnie chyba większość radnych była zdecydowanie przeciw takiemu rozwiązaniu, aby w drodze no jakby takiej bezprzetargowej oddać w dzierżawę obecnemu najemcy ten punkt. To bardzo atrakcyjny punkt. Myśmy wtedy we wrześniu jako Koalicja Obywatelska jasno mówili, że jest to dobro mieszkańców, dobro Grudziądza i żeby nie było żadnych niedomówień, trzeba było przygotować formę przetargową, aby było jasne i czyste rozdanie. I w naszej ocenie jako klubu Koalicji Obywatelskiej od tamtego czasu, czyli od września ubiegłego roku, nic się nie zmienia. Jesteśmy za tym, aby tę formę podtrzymać, czyli formę przetargową, aby każdy z potencjalnych zainteresowanych mógł stanąć do tego, aby obsługiwać ten jakże atrakcyjny punkt. Natomiast, cóż mogę powiedzieć, no jesteśmy nieco zaskoczeni, bo dowiadujemy się no nie od osoby, która powinna poinformować radnych o takim zamiarze. Tym bardziej, że przecież w ubiegłym roku to pod presją, czy też bardziej pod, jeśli chodzi o oczekiwania radnych, tamta uchwała wtedy została zdjęta z obrad. Ona właściwie nawet nie zdążyła tam wejść. A więc no, jesteśmy mimo wszystko mocno zaskoczeni. Natomiast jeżeli mam odnosić się do stanowiska Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, no to oczywiście jesteśmy przeciw takiemu rozwiązaniu, a najczystszą, taką bardziej przejrzystą formą byłby oczywiście przetarg, aby każdy z zainteresowanych mógł do tego przetargu przystąpić. Panie redaktorze, podczas tamtego procedowania projektu uchwały jeszcze przed sesją Rady Miejskiej, tak jak powiedział przed chwileczką szef klubu Koalicja Obywatelska, nasz klub złożył pismo do pana prezydenta i sugerowaliśmy wówczas zdjęcie z porządku obrad tego projektu uchwały, ponieważ no, nie zgadzaliśmy się z takim brzmieniem, takim kształtem. Uważaliśmy i uważamy, tak jak wtedy, że projekt ten nie powinien w ogóle być przedłożony Radzie i uważamy, że powinno zostać przeprowadzone postępowanie przetargowe. Podczas dyskusji pan prezydent informował i my o tym doskonale wiemy, że zgodnie bodajże z ustawą o gospodarce nieruchomościami, pan prezydent w trybie bezprzetargowym może przedłużyć czy zawrzeć taką umowę na okres bodajże do 3 lat. Wówczas pan prezydent informował, że był okres pandemii, przez co przedsiębiorca nie mógł prowadzić przez jakiś czas działalności gospodarczej w ramach wynajmowanego obiektu. W związku z tym podejrzewam, że tym sugerował się pan prezydent i dlatego też ta umowa została przedłużona na okres 2 lat. My uważamy, że powinien zostać ogłoszony przetarg. W ramach postępowania przetargowego powinien zostać wyłoniony najlepszy z najlepszych i takiemu podmiotowi powinna zostać powierzona taka wiarenka na okres taki, jaki byłby ujęty w przetargu, na przykład okres 10 lat. Na takim stanowisku staliśmy wtedy, rok temu, na takim stanowisku stoimy dzisiaj. Niemniej jednak no, ja jestem prywatnie w pewnym stopniu w stanie zrozumieć i tego przedsiębiorcę, i pana prezydenta, że przez okres koronawirusa, gdy funkcjonowały niezależne od nas obostrzenia, ten podmiot nie mógł prowadzić takiej działalności. Niemniej jednak postępowania przetargowe, transparentność, jawność w życiu publicznym jest jak najbardziej przez nas oczekiwana. Tak, pojawienie się w ogóle gastronomii, kawiarni na Górze Zamkowej oczywiście jest oczekiwane przez mieszkańców Grudziądza, pewnie też i przez turystów. Jest to wyjątkowe miejsce w skali całego miasta. Jeżeli chodzi o tryb wyłonienia podmiotu, który operuje w tym miejscu, który stara się prowadzić, tutaj są wielkie znaki zapytania. Oczywiście naszym zdaniem zawsze to powinno być w drodze przetargowej, aczkolwiek generalnie pojawił się na samym początku tezy zagospodarowania tego terenu zupełnie inny pomysł na ten teren, bo wiemy, że cała Góra Zamkowa i okoliczne miejsca, łącznie z wieżą Klimek, schody, wszystkie
miejsca, place, które są od strony, załóżmy, Podgórnej czy od strony Wisły, wymagają kompleksowego potraktowania. Naszym zdaniem Góra Zamkowa powinna być przydzielona, przeznaczona jednemu wielkiemu operatorowi, który zadba kompleksowo o to miejsce. Bo wiemy, jak wyglądają. To nie tylko sprawa polega na postawieniu tam w zasadzie, powiedzmy sobie w cudzysłowie, budki gastronomicznej, ale problem polega na tym, żeby usytuować tam obiekt wyjątkowy, wyjątkowy w skali wizerunku. Obiekt taki, przy którym będą wszyscy stali sobie robić zdjęcia, który będzie wiązał się z Grudziądzem i z tym szczególnym miejscem na Górze Zamkowej. I tu rodzi się pytanie, czy akurat ten operator podał, tak źle wyłoniony, bo bez przetargu, prawda, na zasadzie przedłożonej umowy, co też budzi tutaj pewne zastrzeżenia i wśród także koalicji rządzącej pewnie, bo też wszyscy radni mieli wątpliwości co do wyłonienia takiego operatora. Natomiast problem Góry Zamkowej jest zupełnie innego wymiaru i w innej skali. On wymaga kompleksowego potraktowania, chociażby przypisania działalności tej gospodarczej, która by pojawiła się na Górze Zamkowej, także w wieży Klimek, także obsługi tej wieży w zakresie punktu widokowego, bo wiemy, że można, prawda, przy pomocy lunet obserwować cały okoliczny teren. To wszystko może być przypisane. I to nie tylko musi być jeden pawilon gastronomiczny, to mogą być także ogródki gastronomiczne, które będą funkcjonowały właśnie na tym terenie.